Piramidowanie Agrit, trading z prądem. Czy w kontrze? Ja jestem Paweł Szwajcar, administrator grupy traderów. Jestem już na, można powiedzieć, na polskiej scenie tradingu od 2009 roku. Handel w kontrze jest bardzo popularny u początkujących, natomiast piramidowanie to już wyższa szkoła jazdy, jest bardziej zaawansowane. Nie można tutaj handlować codziennie. Na trendy czeka się o wiele dłużej, ponieważ przez 20% czasu rynek porusza się trendami, natomiast przez 80%, przez pozostały czas, jest rynek boczny, konsolidacja boczna. Także ta konsolidacja boczna bardzo kusi wszystkich, aby handlować typowo tanio, drogo i dokładać pozycje, jak pierwsza nie wchodzi. Dalej, formacje harmoniczne, tutaj przedstawione jako nietoperz wykonujący swoją czynność fizjologiczną, no to oczywiście żadne FIBO, gartleje, motylki, nietoperze, nie popieram tego, z tego względu, że macie na przykład 61,8, tam kupujecie i wydaje wam się tanio. Kupujecie tam, rynek leci dalej na 70, 75% zniesienia i co robicie? Dokładacie. Czyli już wchodzi w grę uśrednianie strat, bo te 61,8, no to super okazja była przecież. Przejdźmy, co to jest piramida. Tutaj przykład piramidy long, czyli nadchodzi trend, wchodzimy w pozycję. Pierwsza pozycja long, kolejna także, bo poprzednia jest na zysku. Trzecia jako kontynuacja. Czwarta, piąta, szósta. To jest przykład piramidy na wzrost, piramidy long, aby każdy wiedział. Teraz przykład gridu. Robimy odwrotnie, czyli w trendzie wzrostowym sprzedajemy. Pierwszy raz dokładamy po lepszej cenie, drugi raz myślimy, że odwróci i super zarobimy na tej drugiej pozycji. Robimy tak dalej. Cena jednak rośnie w górę. Znowu dokładamy shorta. Kolejny wzrost i znowu dokładamy. Według mnie grid zaczyna się od trzech pozycji na stracie. Dlaczego tak? Ponieważ przy dwóch pozycjach jest to zbyt rygorystyczna zasada. Dwie pozycje dopuszczam jeszcze na stracie. Sam to stosuję i dwie pozycje nie powinny nikogo doprowadzić do bankructwa na koncie. Natomiast 3, 4, 5, 6, 10 czasami i więcej, no to jak najbardziej. Grid ogólnie jest to siatkowanie zleceń, czyli stawianie wielu pozycji w określonych odstępach od siebie. Każda niepilnowana piramida przechodzi po czasie w pospolity grid. Czyli jeśli nawet tu cofnijmy się, mamy te 6 pozycji, cena wraca do tak zwanego break-even dla wszystkich pozycji, czyli ceny średnio ważonej dla wszystkich. Jeśli każda jest na przykład po jednym locie, każdy ten buy, pozycja na wzrost, no to na środku, między trzecią a czwartą pozycją, mamy cenę średnio ważoną dla wszystkich, break-even. Jeśli cena spadnie poniżej, no to mamy już grid, strat. Normalnie, jeśli piramidujemy, to powinniśmy wyjść ze wszystkich pozycji albo tak ograniczyć tą piramidę, żeby zostały dwie pozycje. Czyli na przykład jedna z góry, jedna z dołu. Lub zamknąć te zyskowne z dołu, te trzy, zamknąć też tą czwartą na stracie, zostawić sobie te dwie, jeśli oczekujemy dalej kontynuacji, że cena będzie rosła. Tyle odnośnie teorii. Jak widzicie, są to systemy grid, piramida, są to systemy typowo money management, czyli wyjście, co do tego, no to wyjście jest mega ważne i sposób wchodzenia w pozycję. To jest mega ważne, a sama cena, po jakiej wchodzimy, już nie jest tak ważna, bo w większości wyjścia robimy ze wszystkich pozycji naraz, a wejścia robimy pojedynczo, każdą pozycję. Czyli główny nacisk jest tutaj na wyjścia z pozycji. Natomiast w piramidowaniu zawsze możemy wyjść, w każdym dowolnym momencie. Po prostu zamykamy wszystkie pozycje, a stop loss zawsze trzymamy na takim poziomie, gdzie piramida zamienia się w grid. A każda piramida po czasie zamieni się w taki grid. Najlepiej wyjść na punktach ekstremum, czyli na przykład na maksie zmienności. Zmienność dzienna jest około 700 punktów na DAX-ie obecnie, no to czy jest sens stawiać piramidę na 1400 punktów? Musimy założyć wtedy sesję kontynuacyjną, czyli jednego dnia cena wzrośnie o 700, drugiego także o 700. Natomiast lepiej zamknąć po tych 700 punktach tą naszą piramidę i ponowić ją kolejnymi pozycjami, czyli od nowa budować na kolejny dzień. Robimy takie przeorganizowanie tej piramidy. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy
pokazane, jak piramida zamienia się w grid. Na początku, według zasad, dokładamy pozycję w zysku, gdy poprzednia zyskuje. Mamy już 5 pozycji. Korekta. Ogólnie wytrzymaliśmy tą korektę. Trend kontynuuje po korekcie. Dokładamy 6 pozycję, 7. I teraz cena zawraca, czyli idziemy w dół. W pewnym punkcie mamy ten poziom break-even. Cena dalej spada. Jeśli nie zamkniemy na tym poziomie, no to przechodzimy w grid strat. I zamiast zyskiwać na tej piramidzie, zamiast mieć zyski, no to od tego momentu przechodzimy w straty. A niektórzy uwielbiają gridować z tego względu, że są szerokie konsolidacje w jednym zakresie. Natomiast i tak odradzam, w konsolidacjach gridowanie jest o wiele lepszy sposób, oparty na tradingu jedną pozycją według ATR-u. W tych okresach, gdzie mamy szeroką konsolidację, czyli rynek boczny, a mniej więcej w tym samym zakresie, działa każdy system, każda metoda pozbawiona stop lossa. Czyli jest to raj dla akumulacji w strefie będącej gridem, dla małych kąsków będących gridem i dla wszystkich innych systemów opartych na uśrednianiu pozycji będących gridem. Czyli taki właśnie rynek w jednym zakresie szeroka konsolidacja, gdzie da się łatwo wyznaczyć, gdzie jest tanio i gdzie jest drogo. Natomiast tutaj w tych czerwonych zaznaczonych miejscach, no to tutaj był trend z niewielkimi korektami, idealna sytuacja do piramidowania. I teraz zauważcie jeszcze, ktoś powie, przecież cały ten spadek to jest jedna wielka piramida w dół, czyli wszystkie pozycje short cały czas w dół. Natomiast dzisiaj jesteśmy już na poziomie 10 tysięcy, byliśmy. No i teraz zauważcie, jaki zakres już od samego dołka został wykonany. Jednak drukarka Fedu zaczęła działać i zmienia już obraz rynku. Teraz przedstawię system typowo, gdzie handluje się jedną pozycją. Nie ma tutaj gridu, ale pokazuje, jak bardzo w konsolidacji można zarobić. Typowo tanio, drogo. Polega to na tym, że kupujemy na czerwonej, sprzedajemy na niebieskiej. I zauważcie, że te tutaj wyniki są dokładnie od 16 marca. Zauważcie, że handlując w ten sposób, maksymalny take profit to około 80 punktów, natomiast maksymalna strata jest nieograniczona. Na samym początku widać z 200 na minus 450, czyli na dzień dobry 650 punktów straty zalicza. Jednak szeroka konsolidacja później i zauważcie, jak szybko odrabiane są te straty. Z minus 450 na prawie 900. To bardzo kusi wszystkich. Podobne jest to do etatu, czyli przychodzimy do pracy, siadamy i sobie handlujemy góra-dół, przekładamy pozycję. Codziennie coś się dzieje. To jest kuszące dla każdego. Na początku są okresy, gdzie to działa. Natomiast później zawsze przychodzi taki mocny cios. I to zauważcie, że jest to trading, gdzie jest tylko jedna pozycja. Natomiast dołóżcie do tego grid, czyli sprzedajemy jeszcze dodatkową pozycję nad tą niebieską linią, czyli mamy dwie pozycje w trakcie. Wydłuża nam się tutaj ten okres zyskowny, natomiast każda strata także wydłuża się dwukrotnie. Czyli od razu bylibyśmy gdzieś na minus 1000, ale odrobilibyśmy to do dwukrotnie większej wartości, czyli około 1200. Ten okres konsolidacji dużo by nam dał. A większość handlujących widzi, że jesteśmy poniżej tej ceny średniej i bierze longi na całym tym ruchu. Na powrocie zamyka pozycję. Tutaj wyniki tego systemu, envelopes, na DAX-ie od 19 listopada. I zauważcie, teraz wam zaznaczę, gdzie jest wykonywany ten okres zyskowny dla tej metody. Jest to ta konsolidacja tutaj, czyli szeroka konsolidacja boczna. A teraz, gdzie jest wykonywany ten okres, jaki widzieliście na poprzednim slajdzie, jest to ta szeroka konsolidacja w ciągu ostatniego tygodnia od 16 marca. I co chciałem pokazać? Zauważcie, że w tej metodzie nie ma gridu, zaznaczam, ale zobaczcie, zysk z tej metody, cały czas handlowaliśmy tą metodą i zobaczcie, straciliśmy całość zysku z tej tutaj szerokiej konsolidacji, ale zauważcie, jak daleko spadł DAX. Spadł bardzo mocno, aż do tego momentu. Spadł z poziomu 11600, aż do poziomu 8000. A zauważcie na wynikach, jak to wyglądało. Wygląda to w ten sposób, że
Te spadki były pogłębione mniej więcej o 500 punktów, nie więcej. A ta konsolidacja jak szybko odrobiła te spadki? Odrobiła praktycznie do połowy wyniku z tej konsolidacji. Ale wystarczy dodać do tego grid trzema pozycjami i zauważymy, że niestety, ale te ruchy spadkowe wydłużą się trzykrotnie, a zyskowne niestety nie. Dlaczego? Bo nie zawsze każdy setup pozwala wejść dwoma lub trzema pozycjami. Rynek po prostu nie ma takich zasięgów. Leci w górę, od razu w dół. Także wyniki byłyby o wiele gorsze przy użyciu gridowania. O wiele lepsze w tych okresach, gdzie mamy szerokie konsolidacje, ale ogólnie łączny wynik byłby o wiele gorszy. Tutaj bankrut murowany w ciągu 4 godzin zostało zrobione 100% konta na takim sposobie handlu. Tutaj jest taki lightowy grid, max 3 pozycje na stracie, na przykład tu pierwsza, druga, tu trzecia, ale przeważnie tu było typowe uśrednienie tylko jedną pozycją, czyli short, short i już trzeciej pozycji nie było. Dlaczego 100%? Była szeroka konsolidacja, czyli ja to nazywam szumem transakcyjnym. Zobaczcie, że w tym przedziale cenowym, góra-dół, ile razy cena odbijała? Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, 19 razy tutaj w tej konsolidacji. A na takich ruchach wiadomo, jak działa procent składany. Wracając tutaj do piramidowania, zobaczcie, mamy mocny spadek, około 10%, korektę, wejście w shorta i wejście piramidą, czyli druga pozycja short, trzecia, czwarta pozycja. Wszystkie zamknięte tutaj na zysku. Także to jest przykład typowej piramidy zysków. Tu pokazane z 4 pozycji. Przechodzimy dalej. S&P. Mój komentarz. Dlaczego warto handlować na wysokiej zmienności? Jest wielu traderów ofensywnych i defensywnych. Każdy zalicza się albo do ofensywnego, atakującego lub defensywnego, broniącego się. Ale dlaczego warto handlować przy wysokiej zmienności? Odpowiedź jest jedna. Jeśli nawet zbyt dużo zaryzykujecie, to wysoka zmienność pozwoli Wam odrobić tą stratę. Natomiast jeśli zbyt dużo zaryzykujecie w takim okresie, stracicie na przykład 90% kapitału, no to przy takiej zmienności odrabianie straty potrwa o wiele dłużej. I na to składa się technika, bo lewarowania nie dostaniecie wysokiego. Koszty transakcji zawsze są pewne. Przy niskiej zmienności jest to duży udział kosztów transakcyjnych i nie da się to tak łatwo odrobić w krótkim czasie. Natomiast jeśli jest wysoka zmienność, no to jako trader, już ponad 12 lat, mówię każdemu, tutaj można więcej zaryzykować. Póki ta zmienność jeszcze trwa, to można handlować bardziej agresywnie. Można po prostu odrobić te straty. Natomiast jeśli przyjdzie ta mała zmienność, no to radzę każdemu ofensywnemu traderowi pozostawać defensywnym. Handlować na małym kapitale i nie szaleć z wielkością pozycji. Natomiast w takich okresach to są okresy żniw dla traderów. Zmienność bardzo duża. Często ruchy góra-dół, które można wykorzystać. Ogólnie jest tu 8-krotnie większa zmienność niż ta, która była przed połową lutego na DAX-ie. Przechodzimy dalej. Strefa cen uśrednionych. Dla każdego gridera jest to pojęcie absolutu, czyli zawsze handlujemy do środka. Piramiderzy, piramidujący zyski handlują od środka, czyli w celu wywołania trendu. Natomiast griderzy, gridujący, jeśli widzą odchylenie, no to próbują zniwelować to odchylenie, uśredniają wejście, czyli shortują euforię, kupują panikę, łapią spadające noże i tak dalej. O co chodzi w tradingu, tak ogólnie? Najważniejszy jest timing. Tutaj nie wystarczy mieć racji, ale trzeba na to zagrać w odpowiednim momencie. Można mieć rację, a nie zagrać, czyli nic nie zarobić. A najgorsze jest to, że jeśli handlujemy, nie zarobimy w dobrym okresie, a stracimy w tym złym. Czyli mimo tego, że dobrze przewidzieliśmy, no to i tak straciliśmy ogólnie na rynku. Czyli timing jest to najważniejsze pojęcie w tradingu. Przewidzieć to jest jedno, zagrać to jest drugie. I teraz zarządzanie pieniędzmi. Tyczy się to wszystkiego, ale najbardziej gridowania. Częste wypłaty to konieczność. W gridowaniu zawsze w jakimś momencie spotka Was bankrut na tym koncie. Czyli jedynym tutaj bezpiecznikiem jest wypłata, ponieważ balans swoją drogą,
a equity już może się oderwać. Te otwarte pozycje mogą działać bardzo mocno na wielkość rachunku. Także wypłata to konieczność. Po okresie zysków wypłacamy, wracamy do podstawowej stawki lub zwiększonej, ponieważ każdy powinien wiedzieć, na czym to polega. Ceny akcji swoją drogą, zysk przez akcję także swoją drogą. I tutaj nie będę zbyt wiele mówił, natomiast książki Sorosa każdy trader powinien przeczytać. I trochę muszę odkłamać tutaj to kłamstwo, które jest na scenie. Soros wcale nie gridował, gdy sprzedawał funta w 92. On to robił przez markę niemiecką, a przez funta, przez dolara robił to w 20%, przez markę w 80%. Tu chodziło o wyrzucenie funta z kanału ERM, z 6% zakresu tego kanału. Udało się to zrobić. Bank Anglii skapitulował. Była to przez jednych nazywana czarna środa, przez innych jako biała środa. Gospodarka w Wielkiej Brytanii bardzo dobrze się rozwijała po tym. Tutaj mamy stopy procentowe w tamtych latach. Bank Anglii ratował się podniesieniem stóp do bardzo wysokiej wartości. Natomiast było to proste wyrzucenie z mechanizmu spekulacji Sorosa. Na przykład na dolarienie. Soros wchodzi na początek trendu w okolicach listopada 2012. Przedtem były interwencje Banku Japonii w celu osłabienia jena. Natomiast były nieudane. Od razu rynek dążył do spadku dolaryna i później zobaczcie, jaki był trend. Nie było tu nawet okazji do uśredniania strat. Inne spekulacje na bacie tajlandzkim, w Malezji na ringicie także to potwierdzają. I teraz kolejna kwestia. Jesse Livermore. Przecież on jest znany z tego, że piramidował zyski, a nie gridował straty albo sentymenty. Sentymenty to jest zwykłe testowanie rynku. Co wy w ogóle sobie bierzecie za autorytet? Osobę, która jest znana z tego, że gdy piramidowała, to zarabiała, a gdy gridowała, no to bankrutowała pięciokrotnie. Tu są jego znane cytaty. Chodzimy do piramidowania. Przykład pierwszy. Wrzesień 2016, październik 2016. Okres 2 miesięcy. Na czym? Głównie pary z funtem. Tu jest pokazany funt do dolara, wykres 4-godzinowy. Macie zaznaczony okres 1 września do 1 listopada 2016. Głównie chodzi o te spadki. Bardzo znany przykład na polskiej scenie tradingu. Tutaj statement. Każdy powinien już kojarzyć. Zarobiony milion złotych. I przechodzimy dalej. Przykład drugi. Grudzień 2016 do lutego 2017. Głównie trading na DAX-ie. DAX wykres 4-godzinowy. Zaznaczony jest 1 grudnia i 1 lutego. Zobaczcie, jaki mamy ruch. Są to oczywiste sytuacje, gdzie piramidy zleceń najlepiej działają. Przecież tu każdego dnia, wchodząc w pozycję long, one zarabiały. Cały czas. Tutaj nie można było, tu była luka otwarcia. Później szeroka konsolidacja. Natomiast tutaj znowu. I jest to drugi przykład, gdzie można wykonywać takie zyski. Tu jest właśnie pokazane. Startujemy. Z 300 do 500 wypłacamy. Po okresie wypłaty znowu handlujemy, osiągamy pewien pułap, wypłacamy. Znów handlujemy. Piramidy charakteryzują się tym, że mają taki kształt na krzywej balansu, bo najpierw są zamykane te pozycje z najmniejszym zyskiem, na końcu są zamykane te z największym zyskiem. Właśnie taki kształt paraboli w górę. I znowu wypłata. Jeśli ktoś myśli, że to już jest koniec tych wyników, no to one mają kontynuację. Przychodzi okres bez trendu, z mojej zmienności, to absolutnie lepiej albo przejść na niską stawkę lota, albo kompletnie nie handlować. I teraz, po dwóch przykładach z piramidowania przechodzimy do przykładów z gridowania. Każdy, kto griduje, będzie posługiwał się banknotem, gdzie widnieje Karl Marx, 0 euro. Przykłady z tej naszej polskiej sceny. Przykład pierwszy. Marzec 2018, kwiecień 2018. W ciągu 2 miesięcy. Tutaj przykład. Tu przykład zlecenia na dolarienie. Spada, same longi otwierane. Zamknięte na samym dnie. Tu co prawda piramida, natomiast przetrzymana, czyli typowy grid.
Tutaj funt do aut, czyli dolara australijskiego, rośnie, no to sprzedajemy. Zaczyna spadać, to wychodzimy na małym zysku, bo często jest tak, że ci gridujący widzą malutki zysk, to wychodzą, już boją się, że znowu wejdzie na minus. No i co to za trading? W ogóle nie ma sensu. Ryzykować bardzo dużo, a zarabiać jakieś małe, nie wiadomo co. Chyba drugi, 2016, aktualnie. Cały czas to trwa. Jak tutaj ta ekipa griduje? Euro, cut, wykres 4-godzinowy, spada w dół, no to longi. Cały czas jest tanio, longi, longi. Poprzednio były konsolidacje, bierzemy longi. Tutaj już się pojawiały jakieś złote hedge. Złote hedge, od razu każdy wie, o co chodzi. I co? Przed samym wzrostem broker zamyka pozycję, bo na innych rachunkach gridy jeszcze mocniejsze. Widzicie? Idealnie przed wzrostem, przed odwróceniem na rynku pozycję pozamykać. Trwa aktualnie małe kąski. I co doprowadzają te małe kąski? Mamy trend. Tutaj nagridowane longi, tutaj jakieś złote hedge, postawione shorty. Bez tych longów piramida ok, ale z tymi tu longami, to co to ma być? Przechodzimy dalej. Przykład trzeci. Marzec 2019, sierpień 2019. Bardzo znany przykład, 200 osób. I znowu gridy. GBB, CHF. Efekt na jednym rachunku, gdzie zgłosiła się pierwsza osoba poszkodowana, 11 200 dolarów strat. Dlaczego? Tu widzimy funta do dolara. Jak zachował się właśnie w tym okresie? Mamy marzec, kwiecień, maj i nastąpiły spadki w dół. Ta grupa sygnałowa nie była przygotowana na te ruchy. Plan miała taki, że przez trzy pierwsze miesiące nie ma coś zysku, a mieliśmy się podzielić zyskiem, a tu jednak nie ma tego zysku. No to dajemy martingo. Grid, 4 pozycje po 0,68 lata. Sposób gridowy. I tutaj klienci mieli już połowę kapitału, 50%. Przed tym zgridowaniem tutaj mieli tylko minus 12% straty na rachunku. Z tej pozycji long. Co się okazało później? Dalej był trend spadkowy. Czyli wszyscy się wyzerowali. Przykład czwarty. 2.15, 2.20. Prawdziwe cmentarzysko gridowych kont. Można to sprawdzić na Forex Factory. Bardzo wiele jest takich kont, gdzie jest gridowane praktycznie. Po okresie bardzo dobrym zawsze jest później rynek. Nie chodzi w szerokiej konsoli, tylko idzie sobie w trend i te pozycje na gridzie tracą. Często zerują całe konto, najczęściej. Teraz moja recepta, żeby tutaj nie mówić już tak negatywnie, że wszystko traci, nie zarabia i nie da się zarobić, no to jest zmienność, ATR. Jedna pozycja, max jedna pozycja, nie więcej, żadnego uśredniania. Zauważcie, nie trzeba żadnego gridu. Rynki w konsoli bocznej poruszają się według określonych poziomów i zauważcie, tą konsolidację można wykorzystać. Tu jest na przykład sytuacja na DAX-ie. 9 razy cena odbijała w pewnych poziomach. I teraz jak najszybciej zauważymy tą konsolidację. Oczywiście na początku jej nie zauważymy. Zauważymy ją dopiero w czwartym punkcie i musimy wykorzystać maksymalnie jak się da. Czyli tu jest nasz pierwszy ruch, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Wykorzystamy tylko 6 ruchów. Oczywiście tych pierwszych nie złapiemy, bo to musimy na czymś bazować. Rynek powtarzalny będzie konsolidował. Ostatnia sytuacja na Nasdaqu. Wykres 30-minutowy. Zobaczcie, ile razy cena odbijała. I wcale nie musimy rysować sobie kanału od 7000 do 7400. Wystarczy w widnych zakresach. Wtedy mamy jeszcze więcej odbić między tymi kanałami. Ale najważniejsze, timing. Czyli zauważamy pierwszy dzień, jak cena tak odbija. Kolejny dzień tak samo handlujemy, dopóki cena nam nie wyjedzie. Jako że cena wyjeżdża nam tylko z jedną pozycją, no to może sobie wyjeżdżać jak chce. Pokazywałem już envelopes, że nawet zejście o wiele mocniejsze ceny, nie tracimy tych zysków wypracowanych na takim kanale trendowym. Przestrzegam każdego przed gridem. Dziękuję za udział w tej prelekcji. Piramidujcie zyski albo handlujcie według ATR-u, czyli zmienności.